Panie prezesie, szanowni goście, drodzy uczestnicy, chciałem Państwa powitać w imieniu pani Magdaleny Czarzyńskiej-Jachim, prezydenta miasta Sopotu. Pierwotnie pani prezydentka planowała powitać Państwa osobiście, ale jak to w życiu bywa, niestety obowiązki służbowe spowodowały to, że ten zaszczyt trafił do mojej osoby, z czego się bardzo osobiście cieszę. Niemniej prosiła, żeby Państwa serdecznie pozdrowić i podziękować za to, że decydujecie się już po raz jedenasty spotkać środowiskowo w Sopocie. Bardzo nas to cieszy między innymi z tego względu, że jedna z bardzo istotnych firm ubezpieczeniowych, mam na myśli Ergo Hestie, ma swoją siedzibę w Sopocie. I chciałbym krótko w nawiązaniu do Ergo Hestii odnieść się do Państwa działalności i podziękować za nią jakby w trzech aspektach. Po pierwsze, odwołuję się do samej działalności merytorycznej. Jesteście Państwo bardzo istotnym elementem gospodarki mającej wpływ na jej rozwój, ale też i pewnie na budowanie pozycji Polski w Unii Europejskiej, o czym pewnie Państwo będziecie dzisiaj czy jutro debatować. Ale niemniej istotna jest też Państwa aktywność w innych obszarach i znając Ergo Hestię mam doświadczenie, wiedzę, w jak wielu obszarach Państwo również działacie jako sponsorzy, jako twórcy fundacji, które działają na rzecz różnego rodzaju środowisk. W przypadku Ergo Hestii jest to działalność w obszarze kultury, ale też wspieranie, jeżeli chodzi o aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych czy pomoc ofiarom wypadków. To są przykłady, bo Państwo oczywiście realizujecie się zapewne w różnych innych obszarach. I to jest ta druga część Państwa aktywności, ale jeszcze jest trzeci element, myślę też bardzo istotny, ponieważ z tego, co zdążyłem się zorientować, zatrudniacie Państwo około 220 tysięcy ludzi. Nie wspomnę o współpracownikach. No, to jest wielkość porównywalna do ilości mieszkańców Gdyni, chociaż chciałbym bardziej mówić o Sopocie. Ale odwołałem się do Gdyni, bo rzeczywiście daje przykład, jak duża skala, jeżeli chodzi o kwestie zatrudnienia, mieści się w pojęciu firm ubezpieczeniowych. Tak jak mówię, oczywiście jest bardzo dużo też firm czy osób współpracujących, co oczywiście to grono poszerza. Kończąc, chciałbym jeszcze raz serdecznie podziękować organizatorom, Izbie, Państwu za to, że decydujecie się spotykać w Sopocie. Mam nadzieję, że klimat Sopotu za każdym razem sprzyja nie tylko debatowaniu, ale też korzystaniu z wszelakich przyjemności. Pogoda dopisuje. Dziękuję Panie Prezesie, nie przyznaję się, ale oczywiście jest nam miło, jeżeli rzeczywiście ta pogoda kibicuje i wspiera też nastrój, jaki dominuje w trakcie Państwa spotkania i obrad. W związku z tym niech będzie pogodnie za oknem, ale też bardzo pogodnie w trakcie Państwa spotkań, czy to oficjalnych, czy kuluarowych. Dziękuję ślicznie. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.